Na warszawskich targach książki jest Wojciech Cejrowski. Panie Wojciechu, jakie książki można pana kupić tutaj na targach? Proszę pana, wszystkie, to nie o to chodzi. Natomiast na targach książki mój pobyt finansuje mój wydawca, więc połowa tego ekranu to musi być wydawnictwo mojego wydawcy. Czyli żebym był uczciwy, Bernardinum. W tej chwili Bernardinum, tak, Bernardinum. Z Pelplina. W tej chwili kradniemy czas mojemu wydawcy, w związku z tym pół twarzy będzie taki. Jak pan ocenia rządy PiSu? Czy coś pozytywnego stało się, czy... Pozytywnego wiele się stało, no, że odsunęliśmy tam te kompletnie bezbożne rządy. Natomiast mój pogląd w sprawie PiSu, jak i w każdej innej sprawie politycznej, jest religijny. Ludzie bardzo często mylą moje poglądy z jakimś rodzajem ideologii. Ja mam natomiast motywacje religijne i w tym kontekście PiS robi źle, natomiast robi lepiej niż poprzednicy. PiS robi źle, bo nie zakazał aborcji całkowicie w pierwszym dniu urzędowania 5 sekund po zaprzysiężeniu posłów. PiS robi źle, bo wbrew Pismu Świętemu rozdaje forsę za darmo. Mnie wolno rozdawać moją forsę za darmo, czyli dać komuś 500+. Jałmużna. Akt miłosierdzia wobec bliźniego. Natomiast państwu nie wolno okradać obywateli i rozdawać pieniędzy za nic. Bo to jest demoralizowanie ludzi, którzy dostają nagle 500 zł za nic kompletnie. Nie wykonali żadnej pracy. A godzien jest robotnik zapłaty swojej, czyli za robotę. I masz pracować, człowieku. Proszę przeczytać listy, proszę przeczytać Ewangelię. Państwo znajdą te wszystkie informacje. Więc jeżeli moje motywacje w polityce są rzymskokatolickie przede wszystkim, to PiS muszę krytykować niestety za brak zakazu aborcji i za rozdawanie cudzych pieniędzy, które się wcześniej ukradło w formie podatku. A jak wypada PiS na tle Donalda Trumpa? Pan... Nie, to w ogóle, proszę pana, niemrawo. Niemrawo kompletnie, proszę pana, bo Donald Trump był przygotowany do tego, że zwycięży. I ja PiSowi to mówiłem 2 lata przed wyborami, że trzeba mieć gotowe ustawy, które wcześniej są przenegocjowane ze związkami zawodowymi i kiedy się wejdzie do parlamentu, to trzeba głosować po prostu co 5 minut nową ustawę. Donald Trump dokładnie to robi. Miał taką furę dokumentów w kampanii wyborczej opublikowanych na jego stronach internetowych, które natychmiast po zaprzysiężeniu po prostu podpisywał jeden za drugim. Czyli był przygotowany do wzięcia tej roboty. PiS natomiast zaczął pisać swoją furę dokumentów po zwycięskich wyborach. Dziękuję panu serdecznie. Bardzo dziękuję.